Oppo poszło jeszcze kawałek w stronę użytkownika i automatycznie wykrywa ludzi na zdjęciu. I my możemy potem palcem tylko zaznaczyć, których ludzi chcemy wymazać z zdjęcia, których nie. W Stanach trzecia siła w topowym segmencie smartfonów. Słuchajcie, gdzie jest Apple, tak? I Apple jest drugie. Samsung ich wyprzedził, słuchajcie. Cześć wszystkim. Cześć. Powolutku pewnie będziecie dołączali. Natomiast ja mam dzisiaj co najmniej dwie rzeczy pewnie do opowiedzenia, jeszcze zanim zaczniemy, zanim się ktoś pozbiera. O, cześć FIFA, Rafa. Pierwsza rzecz jest rzeczą dosyć smutną i w zasadzie się nie powinienem nawet uśmiechać, dlatego że dotyczy dosyć poważnej katastrofy, w której zginęli ludzie. W Korei, w fabryce baterii litowych. Zginęły 23 osoby. Mnie zdziwiło przede wszystkim to, jaki jest przekrój, dlatego że właściwie wszystkie były pracownikami najemnymi. To byli Chińczycy, Koreańczycy z drugiej strony i jeden Laotańczyk bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. A pożar miał miejsce w fabryce w Aricela. To jest taki dosyć duży producent baterii dla, nie wiem, dla czujników, dla urządzeń radiowych, do komunikacji radiowej i tak dalej. Właścicielem Aricela z kolei jest S-Connect. To jest jeszcze większy potentat, który jest właścicielem kilku różnych firm z tej branży. Baterie nie do końca litowo-jonowe, to znaczy litowe, ale nie litowo-jonowe, dlatego że to był akurat taki rodzaj, który bazuje na nazywa się chlorkowo-tionylowymi. Natomiast to niedaleko nawet od Seulu, to jakieś, nie wiem, 45 kilometrów bodajże na południe od Seulu. Nie, przepraszam, nie chcę kaleczyć nazwy miejscowości. Incheon, czy jakoś tak, tam gdzie lotnisko. No tak, no ja wiem, jak się pisze, natomiast nie mam pojęcia, jak się wymawia. Nie więcej, sort of. Podobno spłonęły o 35 tysięcy ogniw, tak się przynajmniej szacuje, ze względu na jakby powierzchnię magazynową. Pracowały wtedy na zmianie 102 osoby, w większości udało się uciec, no ale 23 osobom się nie udało. Jeżeli pogrzebiecie w sieci i znajdziecie... Znajdziecie nagrania wideo z tego wydarzenia i to zarówno z samego początku pożaru, które zarejestrowały kamera przemysłowa prawdopodobnie, jak i z tego, jak ten pożar potwornie zupełnie wyglądał z zewnątrz, gdzie rzeczywiście w niebo waliły nie tylko płomienie gigantyczne, ale i wielkie kłęby dymu toksycznego. Ludzie zostali poinformowani, że pozamykać okna, powyłączać wentylację i tak dalej, bo te spaliny były potwornie trujące. Pomimo tego, że były otwarte dwie klatki schodowe, tam widać na tym wideo, gdzie ten pożar jakby wybucha, gdzie się zaczyna, że pracownicy starali się ratować. To znaczy najpierw próbowali namierzyć, które pudełko, gdzie bateria po prostu trachnęła, żeby to gasić, a później próbowali gasić, wydaje mi się, że gaśnicą pianową, a nie piaskową. Tak, ale zdaje mi się, że pianową, a nie piaskową w związku z tym, to... Tak, no ciężko widać, bo to jest film, tak mówisz, z monitoringu zakładu. Wiesz co, ale znaczy, film jest dosyć dobrej jakości wbrew pozorom, natomiast to jest bardzo krótki czas, to jest około 15 sekund. Właśnie to chciałem powiedzieć, że... Gdzie oni próbują i momentalnie po prostu płomień i dym wybucha na całość tego pomieszczenia, w którym oni są i właściwie uniemożliwia im w jakikolwiek sposób ucieczkę, bo to nie tylko gorąco, nie tylko płomienie, ale również właśnie ten trujący dym. Większość tych nieszczęśników chyba właśnie zginęła wskutek zatrucia oparami, które się unosiły, a pożar był potwornie gwałtowny, bo to jest dosłownie chyba 13-15 sekund od tego pierwszego, powiedzmy, zapłonu, kiedy ci ludzie zaczynają reagować, po już moment taki, że pomieszczenie jest pełne płomienie i dymu i w zasadzie już nic nie widać. Times, BBC, NBC mówią, że to było około 15 sekund i to mniej więcej tyle trwa nagranie, może nawet troszeczkę krócej. Po co ja wam o tym mówię? Ano mówię wam o tym z dwóch powodów. Po pierwsze z takiego powodu, że z bateriami również litowo-jonowymi, nie tylko litowymi, ogólnie nie ma żartów, trzeba po prostu bardzo uważać.
Ja jestem dziadek już w związku z tym, znaczy jeszcze nie jestem, za moment będę, ale mogę spróbować zaapelować do was, nie zostawiajcie urządzeń ładujących się poza waszą kontrolą. Dokładnie. Ja tak robię, masa ludzi tak robi rzeczywiście w przypadku smartfonów, natomiast nie należy tego robić, ponieważ skutki mogą być po prostu potworne. I to jest jeden powód, dla którego o tym wam mówię. Drugi powód, dla którego o tym wam mówię, to jest kwestia w baterii litowo-jonowych czy litowych w ogóle. Również tych w samochodach, również tych w hulajnogach i w różnych innych miejscach. Baterie litowe są narażone po pierwsze na uszkodzenia mechaniczne i przez to na gwałtowną reakcję chemiczną i wybuch, albo dym, albo płonięcie. Każda z tych rzeczy jest bardzo niebezpieczna. I po prostu jak myślę o tym, jak wyglądają informacje w tej chwili dotyczące dla nas ratowania świata, oszczędności energii i czystej energii w ogóle, to myślę sobie, że czy ktoś zmierzył, bo nie znalazłem, naprawdę szukałem bardzo mocno, ile toksyn zostało wyemitowanych podczas pożaru tej firmy. Rzecz wygląda potwornie zupełnie, oni tam gasili podobno, nie widać tego na zdjęciach niestety, na zdjęciach, które agencje prasowe publikują, ani na filmach. Nie widać, podobno gasili gaśnicami piaskowymi, które średnio były efektywne, no a całość jakby budynku gasili już później różnymi innymi, również wodą i gaśnicami pionowymi, bo po prostu płonęło i topiło się wszystko. Topił się metal, leciały z góry sufity i tak dalej. Widać po prostu na zdjęciach, jak ta hala produkcyjna czy hala magazynowa wygląda gdzie ta fabryka? Fabryka w Korei. Fabryka w Korei pod Seulem. Łatwo znaleźć, warto szukać na YouTubie, dlatego że tam są filmy i widać po prostu, jak przerażająco szybko ten pożar wybucha. Po pierwsze, jak nie daje szans ludziom na ucieczkę i jak potworne są skutki, jak wygląda emisja na przykład właśnie spalin w atmosferę podczas płonięcia ogniw litowych. Dla mnie jest to coś potwornego. Widziałem co prawda do tej pory oczywiście płonące samochody. Koreańczycy mówią, że wprowadzą nowe zasady bezpieczeństwa w fabrykach. Tam się nie uruchomiły, nie wiem, jakiekolwiek systemy gaśnicze. Może nie zdążyły, a może po prostu nie są dostosowane, no bo my znamy systemy gaśnicze, które gaszą wodą. Są jeszcze pianowe, na przykład na lotniskach. Takie wielkie systemy pianowe, gdzie tej piany rzeczywiście leci bardzo dużo i tutaj coś takiego powinno być. Coś takiego powinno się uruchomić. Ja się dziwię przede wszystkim temu, że nie ma żadnych procedur, gdzie na przykład w pomieszczeniu byłoby szczelnie zamykane dodatkowe małe pomieszczenie, gdzie można byłoby wrzucić na przykład takie pudła, które się palą. Pomieszczenie, które zamyka się szczelnie, odcina się dopływ powietrza, robi się próżnię, wypompowuje się i po prostu ogień w momencie, kiedy ludzie go zauważą, gaśnie w miarę szybko. Właściwie to nie jest ogień, to jest rodzaj żarzenia się razem z paleniem się. W związku z tym, to jest reakcja chemiczna, w związku z tym te płomienie są jakby efektem reakcji chemicznej dodatkowej. Tak, kolega dopytuje, bo pewnie dołączył później. To było fabryka w Korei, zginęły 23 osoby kilku narodowości. Tak to wygląda. A warto głównie Chińczycy, film, bo... Koreańczycy z południa i jeden Laotańczyk, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ale warto ten film obejrzeć. Przepraszam, trzech Koreańczyków, bo tam jednej ofiary szukali dosyć długo, nie mogli znaleźć. No i identyfikacja była potwornie utrudniona, tak, ludzi. No tak, warto ten film obejrzeć ze względu na to, żebyście sobie uzmysłowili, jak wygląda pożar baterii, jak gwałtownie przebiega, bo to, że no wiadomo, że tam się spaliło mnóstwo baterii, natomiast no, was raczej nie spotka pożar hurtowej ilości akumulatorów, natomiast pożar nawet głupiego akumulatora z telefonu może być groźny, a jak może być groźny, no to możecie właśnie zobaczyć na tym filmie, gdzie zarejestrowano w zasadzie od samego początku tą tragedię i po prostu no, dawam to do myślenia, jak bardzo trzeba na akumulator uważać. No i to, co Jacek powiedział, w żadnym wypadku nie zostawiać ładujących się urządzeń mobilnych, czy to pojazd, czy to telefon nawet, czy głupie słuchawki, bez nadzoru, czyli nie wiem, zostawiamy i wychodzimy z domu, albo podłączamy sobie na noc i radośnie się ładuje.
no takich rzeczy lepiej nie robić, bo pożar jest po prostu tak gwałtowny, że może wam nie dać czasu na reakcję, nawet jeżeli będzie się palił tylko wasz telefon. Możecie po prostu nie zdążyć uciec, a no warto też popatrzeć, jakie ilości dymu szkodliwego tam się wydzieliły i to, że no prawdopodobnie ci ludzie zginęli nie z powodu właśnie samego ognia, samego pożaru poparzeń, tylko właśnie z zatrucia oparami. Także no, warto to brać pod uwagę i warto jednak sprawować jakiś nadzór nad bateriami i nie narażać ich ani na uszkodzenia mechaniczne, ani na skrajne temperatury, tuż ze szczególnym uwzględnieniem wysokich temperatur. Pamiętajmy, idzie lato, idą wakacje. Bartek, nie, masz rację, bateria w kokpicie samochodu do GPS-a to jest po prostu rzeczywiście coś potwornego. One się potrafią grzać w sposób niesamowity. Sam GPS rzeczywiście bardzo mocno drenuje układ smartfona, w związku z tym już się grzeje. Natomiast jeżeli do tego jeszcze dochodzi słońce, potrafi to być zabójcze dla samego smartfona. Znacznie, jeżeli nawet nic złego się, broń Boże, nie dzieje, to przynajmniej zmniejsza to bardzo mocno żywotność smartfona. Właściwie wszystkich układów smartfona elektronicznych, bo wysoka temperatura jest mało fajna dla wszystkich układów. Dokładnie, także uważajcie na to i właśnie no, tak u progu lata, u progu wakacji przestrzegamy bardzo przed tym, bo czasem się o tym zapomina. Także pamiętajcie, warto pilnować ładujących się urządzeń, nie zostawiać ich bez nadzoru, bo wystarczy moment i tragedia jest niestety bardzo możliwa, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, warto podjąć refleksję na temat zielonej energii, która w określonych warunkach przestaje być zielona, a do tego zabija po prostu, tak? Zabija ludzi, bo w tym miejscu akurat umarły 23 osoby. Jeżeli chodzi o samochody, no nie da się tego, nie da się tych baterii zamknąć w klatce na przykład w samochodzie, tak? Bo same baterie ważą pieruńsko dużo, jeżeli do tego jeszcze doszedłby jakiś stalowy pojemnik, czy nie wiem, z jakiegoś innego materiału, który byłby w stanie powstrzymać tę reakcję chemiczną i dać kierowcy czas na ucieczkę większy, no to nie, brakuje im po prostu słów. Warto zobaczyć naprawdę ten pożar. Nie, układy, tak, to... Bartek, nie, układy chłodzenia w komórkach są ze względu na rozmiary przede wszystkim. To nic nie da, naprawdę. Nic nie da, bo wiesz, układ odprowadzania ciepła musi być duży. No i tam są niewielkie komory, miedziane ścieżki, które mają to ciepło wyprowadzać albo w miejsce w telefonie, gdzie jest stosunkowo chłodno, albo i na zewnątrz przez obudowę, albo przez elementy obudowy, przez ramkę na przykład. Także nie, nawet te wiatraczki, które są w nubiach, to naprawdę dużo nie poradzą. Nie dają. No, kolega rzuca hasło granaty gaśnicze. No to ma sens. Są nawet, słuchajcie, takie granaty do samochodów spalinowych, tych nieekologicznych. Montuje się taki ładunek pod maską. I w momencie, albo możemy w momencie pożaru albo goręcznie odpalić, albo sam się aktywuje. Działa to po prostu też na zasadzie, no odcina dopływ tlenu. No pytanie, tak, tylko że tutaj nie, w bateriach linowych chyba samo odcięcie tlenu obawiam się nie pomaga. Po prostu nie pomaga dla... W klasycznym samochodzie, gdzie się jara instalacja, paliwo i tak dalej. Natomiast tutaj już to się nie sprawdzi. Mówię, obawiam się, że to jest trochę tak, jak oglądamy filmy sensacyjne, samochód spada ze zbocza i wybucha po prostu w fajerwerkach. No ci, którzy trochę wiedzą, zdają sobie sprawę, że szansa na tego typu zdarzenie jest stosunkowo niewielka w przypadku samochodów standardowych, tych spalinowych. Dokładnie. Natomiast w przypadku samochodów z bateriami litowo-jonowymi to może tak wyglądać. Co prawda tak, nie spadamy na co dzień ze stoku, ale ryzyko naprawdę w pożaru, zapalenia się czy zainicjowania tej niebezpiecznej reakcji chemicznej jest w samochodzie z ogniwami elektrycznymi po prostu stosunkowo spore, dla mnie nie do przyjęcia po prostu. Tak? Dokładnie. I właśnie też warto ten film obejrzeć, bo czasem generalnie kiedy płonie nam samochód, to wysiadamy i spieprzamy jak najdalej. Ale mamy taki odruch, że o jeszcze się wrócę po torebkę, jeszcze ojejku, jeszcze nie wiem, no różnie ludzie reagują w takich przypadkach, bo człowiek wariuje wtedy, już dostaje szmergla i działa irracjonalnie. Nie, pali się samochód, zwiewamy. Czy to spalinowy, czy elektryczny, czy tym Bartek, pamiętam, ta,
W elektryku macie dużo mniej czasu. Ta zmiana technologii bateryjnej, już, znaczy inaczej, alternatywa już jest, to są akumulatory, które mamy w tej chwili w samochodach spalinowych, tak? To są te baterie, które są stosunkowo bezpieczne, bo tak, też mówmy się, że gwas solny... Chyba, że sobie na stopę upuścicie. No, chyba, że sobie na stopę upuścicie. Ale, natomiast no, nie ma alternatywy dla baterii litowych. Na razie no, po prostu nie ma, no. W tej chwili no, nie ma. No nie ma, wodór jeszcze jest melodią przyszłości, a nawet słuchajcie, bo ostatnio właśnie też oglądałem taki filmik i czytałem o całej sytuacji, nawet w samochodach spalinowych już ta ekologia się wkradła na tyle, że i też wam taki protip podam na lato, bo lato no, często korzystamy z układu klimatyzacji, który często też bywa niesprawny. Słuchajcie, znajdziecie też w necie filmik, jak się kobice Mercedes spalił. Nówka sztuka, tam chyba roczny czy coś. Teraz układy klimatyzacji są napełniane czynnikiem ekologicznym, tak, nie szkodzimy środowisku, ale on się jara jeszcze fajniej niż samochody elektryczne, jeszcze gwałtowniej. Dosłownie wybucha. I to jest tak, że był też wypadek, ale to już ze 2 czy 3 lata temu, że też kobitka nie zdążyła w ogóle z samochodu uciec i niestety spłonęła żywcem w samochodzie. Pod Warszawą, to było gdzieś tam na Konotopie. Natomiast to też was przestrzegam. Jeżeli poczujecie, że coś się pali, zwiewajcie i nie patrzcie na nic. Dopiero potem ewentualnie szukajcie jakiejś gaśnicy, chociaż ta gaśnica, którą macie w aucie, to możecie sobie kiepa zgasić, a nie samochód. Po prostu dzwonicie po straż i oddalacie się na bezpieczną odległość. Już nie wracajcie po torebkę bagaży, to nie jest warte waszego życia. A właśnie ten nowy ekoczynnik w klimatyzacji, no widziałem jak to się pali, no bardzo fajnie się pali. Także powodzenia życzę. A i klimatyzację się sobie przejrzeć przed urlopem, przed wakacjami, bo Anusz gdzieś jest nieszczelność, a żeby to się zapaliło, to naprawdę dużo nie potrzeba, bo no mówię, widziałem jak spłonął niemalże nowy samochód, a palił się no jeszcze fajnie jak elektryki. Także no, po prostu musimy na to wszystko uważać, a mam wrażenie, że niestety cała ta ekologia to zaczyna nam bardziej szkodzić niż ratować planetę, więc... Węglowe i sodowe baterie też są, o ile dobrze pamiętam, bateriami litowymi. Sód jest tak samo reaktywnym metalem jak te, które są do tej pory stosowane, to naprawdę nie jest wyjście. Jeżeli chodzi o węglowe, to niestety jest bardzo podobna technologia, tam się zmienia po prostu tylko materiał w elektrod. W związku z tym nie, materiał w środku w baterii jest nadal taki sam. Sorry, niestety nie. Tu nie ma dobrego wyjścia, bo po prostu, no pamiętajcie, pożarowi nierówny, a w przypadku tak naprawdę baterii to nie jest pożar, tylko to jest reakcja chemiczna, gwałtowna i wydzielająca dużo ciepła. Pożar jest jakby rzeczą wtórną od tej reakcji. Więc tu jakby się nie da, no ciężko, musiałoby być coś, co powstrzymuje taką reakcję, no ale widocznie myślę, że czegoś takiego nie opracowano, bo pewnie już by było stosowane, bo to też by przekonało tych nieprzekonanych właśnie do tych technologii. A wy po prostu musicie uważać i naprawdę jak coś z baterią się pali, to na bezpieczną odległość i dzwonimy po straż. Zostawiamy ten temat baterii litowo-jonowych, ale zanim jeszcze zaczniemy na temat premier zeszłego tygodnia, to jeszcze jedna zabawna dosyć informacja. Najwyraźniej, bo zaczniemy dzisiaj od Motorola, tutaj nie ma co od składaków Motorola, ale informacja zabawna jest taka, że w jednym z australijskich sklepów wypłynęły rendery nowych Samsungów składanych, Galaxy Z Flipa 6 i Z Folda 6. I one oczywiście wypłynęły przypadkowo, na pewno przez błąd kogoś, kto je tam umieszczał. To na pewno nie było specjalnie i na pewno Samsung nie chciał przykuć uwagi użytkowników swoich smartfonów, że hej, słuchajcie, może te Motorola fajne, ale my mamy lepsze. Znaczy jeszcze nie mamy, ale zaraz, bo już na początku lipca w Paryżu będzie premiera i już będziemy mieć. A co nowego? No one wyglądają tak, jak wyglądają. No jeżeli chodzi o Flipa, ma zewnętrzny wyświetlacz, oczywiście ma dwa aparaty fotograficzne, w środku w ekranie jedno oczko jest. Fold, 3 aparaty fotograficzne, też z przodu jest oczko, znaczy 3 na tylnej, na tylnym panelu, z przodu jedno oczko i w środku zapewne też. Chociaż w środku, powiem szczerze, nie widzę. Tak patrzę i nie widzę. Chętnie bym wam pokazał rendery, tylko że wiecie, na Twitterze w momencie, kiedy się pojawiają takie rendery, to momentalnie amerykański oddział Samsunga po prostu się pojawia i mówi, o,
My jak my was pozwiemy, to z kicia nie wyjdziecie. W związku z tym wolałbym nie pokazywać jednak, mimo tego, że mam teoretycznie możliwość, bo ostatnio testowałem. Nie możemy po prostu wam pokazać ze względu na prawa autorskie, natomiast w sieci te rendery możecie znaleźć. Właśnie, także... to może my też nie pokażemy, bo ja właśnie miałem zamiar pokazać, bo Iwan Blas wysłał mailem, bo mu właśnie spadł z Twittera i wysyłał mailem rendery i telefonów, i słuchawek, i zegarków. Znaczy, wiecie, teoretycznie zgodnie z polskim prawem można pokazać te rendery ze względu na to, że one zostały udostępnione publicznie. W związku z tym na przykład zrzut strony można było pokazać z tym, że ja zrzutu akurat nie zrobiłem, a strona zniknęła po prostu w tej chwili. Już nie ma. Znaczy sklep jest oczywiście, ten australijski, natomiast Samsungi zniknęły. Ja wam tylko powiem tyle, że w środku na pewno Snapdragon 8 generacji trzeciej, 12 GB pamięci RAM, 256, 512, albo w zależności od tego, który nawet 1 tera w pamięci dla użytkownika. Aparaty jak rok temu. No, bardzo podobne w każdym razie. 4000 mAh bateryjka w składaku pionowym. W poziomym powiem szczerze, że nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. 3900 chyba. Jakoś tak. Ale ładowanie też jak przed rokiem, wyświetlacze w zasadzie też podobne, Flip wygląda prawie że identycznie, Fold troszeczkę nabierze ostrości jeszcze i podobno ma być lżejszy, bo też Samsung opublikował taką infografikę, gdzie pokazuje jak kolejne Foldy, że tak powiem, chudły. No i jest miejsce na najnowszego, więc pewnie najnowszy będzie jeszcze nieco lżejszy od poprzednika. No ale to zobaczymy, na pewno są szanse, że ten ekran mu troszeczkę jeszcze zewnętrzny urośnie. Natomiast ogólna forma jest niezmieniona i nader konserwatywna. Ja się trochę podśmiałam, bo Bartek tutaj zgłosił ogniwa radioaktywne. Tak, Bartek, zimna fuzja rules, tylko że no, na razie niestety nie bardzo mamy tak małe reaktory fuzyjne w zimnej fuzji, żeby je wykorzystać, czy w samochodach, ale ja jestem jak najbardziej za. Niestety na razie stacjonarne, to też nie zimnej fuzji, tylko normalne reaktory jądrowe gorącej fuzji, takie, które zasilają nieduże miasteczka, nieduże osady, to tak, ale niestety do samochodu się tego spakować nie da. Nie ma, duży samochód by musiał być po prostu. No nie ma opcji. Dobrze, zacznijmy od tych Motorola. Adaś, może ciebie poproszę, bo ty je masz tam gdzieś, zdaje się, pod pachą. No mam i ja powiem krótko, no wracając jeszcze do Samsunga. Moim zdaniem Samsung w ogóle Flipa sobie powinien w tym roku odpuścić, no bo oczywiście w przypadku Folda, no to konkurencję ma dużo mniejszą, natomiast rynek klapek moim zdaniem został pozamiatany najpierw przez Honora klapkowego, o którym już mówiliśmy i myślę, że ten Honor, no byłoby głupim po prostu pomysłem, gdyby tego Honora producent nie zdecydował się dystrybuować na cały świat, bo jest to jedyny sensowny konkurent dla nowego Razera 50 Ultra. Z tym, że słuchaj, uściślimy, bo ja rozumiem, uściślimy, że to nie jest żaden przełom technologiczny, nie. Ani w przypadku Honora, nie. Ani w przypadku Motorola. Nie. To jest przełom cenowy, tak? Mam rację? Przełom cenowy i przełom designerski moim zdaniem. Bo no przede wszystkim Motorola, tak jak w zeszłym roku, pokazała tańszą klapkę i droższą klapkę. Żeby było zabawnie, ta tańsza wygląda w tej chwili tak, jak droższa w zeszłym roku wyglądała, czyli ma ten wyświetlaczyk już tylny trochę większy, no ale zobaczcie, co zrobili z tą droższą wersją. Cały front to wyświetlacz na zewnętrznej stronie klapki, na którym normalnie można odpalać aplikacje. O, wam pokażę, dzisiaj dostałem alert RCB. Normalnie otwieram SMS-y, mogę sobie tutaj na niego podpisywać. Cofnij go troszkę, cofnij go w swoją stronę trochę. O. Wiesz co, może po prostu wyłączę rozmywanie i będzie najprościej. A jak masz włączone, to tak, byłoby najlepiej. To już mam włączone. Dobra, nie mogę w układzie poziomym, bo niestety mam iPhone'a i... Okej, tak. iPhone'y są wysoce zaawansowanymi telefonami. Tak. Ostatnio do iPhone'a trafiła możliwość przesuwania ikon, zdaje się, w dowolne miejsce. No, są... Nie wiem, czy wiecie, to jest rewolucyjne osiągnięcie amerykańskiej myśli technicznej. Muszę wyskoczyć po jeszcze jedną rzecz odnośnie tej Motorola. A wyskakuj. Opowiedz ludziom o tej tańszej wersji, która kosztuje 4000. Ależ bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę. Nie ma sprawy. Co najważniejszego.
Motorolka, jak wiecie, składaki muszą mieć troszeczkę mniejsze baterie. Tutaj Motorola i tak się postarała, bo jest 4200, chwała im za to. 30-watowe ładowanie w szybkiej to jest też bardzo fajne. I co jest fajne, jest również ładowanie bezprzewodowe i to w obu wersjach, również właśnie w tej tańszej. Wyświetlacze oba poledowe, to znaczy i zewnętrzny, i wewnętrzny w poledowe, ten większy po otwarciu 6,9, ten mniejszy blisko 4, no 3,6, nie przesadzajmy, że blisko 4. Nie przesadzajmy. 1080x2640 w środku, 1056x1066 na zewnątrz. Mnie się i tak nie podobają te cholerne aparaty wrzucone w wyświetlacz, bo przeszkadzają mi w odbiorze wyświetlacza. Na zewnętrznym wyświetlaczu jest Corning Gorilla Glass w wersji Victus pierwszej chyba, ponieważ Motorola nie podaje żadnego numerka. I jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi z kolei o pamięci 256, 512 i 8 albo 12 giga RAM-u, aparaty fotograficzne dwa, jak widzicie na tym przednim panelu, czyli po otwarciu teoretycznie z tyłu. I to jest 50 plus 13 do zdjęć szerokokątnych, za to z kolei w środku 32 megapiksele po rozłożeniu do rozmów wideo czy do selfików. Jest sprzedawany, słuchajcie, w zależności od regionu z ładowarką albo bez ładowarki. My mamy znaczy, do prawdy? Tak. O, to ci dopiero ciekawe, dlatego że Motorola w swoim folderze napisała, że sprzedawany z ładowarką 33 W, ale poza Europą, Afryką i Japonią. No tak napisali, słuchaj, w folderze informacyjnym. To chyba, że ten tańszy model, no ja mam... No przecież słuchaj, no prosiłeś, że rozmawiać o tańszym, okay, bo to dobra. Rozmawiam o tańszym. To ja nie nadążyłem. To powiem ci, ludzi. Że się muszę upewnić, ale zdaje mi się, że też jest ładowarka. No. Ale nie chcę was prowadzić, bo musiałbym sprawdzić, ale to jest wszystko do sprawdzenia. DP, jak chcesz, jak lubisz fotografować na automacie, to nie. Jak lubisz fotografować bawiąc się w programie Pro do robienia zdjęć, nie ma sprawy, będzie robił niezłe zdjęcia. A jeżeli chodzi o automat, to poprawne. Wracamy do Motorola. Tak, ja w międzyczasie sprawdzam, czy jest ładowarka w komplecie, ale tak, zdecydowanie efektowniejszy jest model znaczy, Ultra. Przy tańszej na pewno sprawdźcie, przy droższej jest. Przy tańszej Motorola pisze, że nie ma w Europie. Dobra, ale w Europie, a my jesteśmy w Polsce, to jakby też trzeba uściślić. No ale dobrze, Adaś, ale to nie przeczy temu, że warto sprawdzić przed zakupem, a ja mówię sprawdźcie. Oczywiście, że sprawdźcie. Ja chcę sprawdzić, co mówi polski oddział Motorola na temat zawartości pudełka. Ale ja czytam z materiałów udostępnionych przez polski oddział, Adaś. To nie, nadal to nie ma znaczenia, bo wiążące jest, no wygląda, że faktycznie masz rację, że nie ma, jest tylko pokrowiec. No nie mów. Nie upierałbym się, gdyby było możliwe, że gdzieś indziej znalazłem, ale to są materiały udostępnione przez polski oddział. Możliwe, że rzeczywiście u nas zrobią jakiegoś rodzaju wyjątek, ale ja namawiam po prostu serdecznie, sprawdźcie przed zakupem, bo według informacji przez polski oddział publikowanych nie ma ładowarki w zestawie. W przypadku droższej nie piszą czegoś. Chciało mnie coś po prostu zmylić, bo gdzieś to widziałem, ale mówię, no nie upieram się, bo najwyraźniej coś mnie zmyliło. No ale przechodząc już do tego ciekawszego modelu, no to najciekawsze jest to, że ma duży, bo czterocalowy wyświetlacz na zewnątrz, jest to oczywiście Piolet, o rozdzielczości takiego uciętego Full HD, bo 1270x1080, ale z odświeżaniem do 165 Hz i jasnością 2400 nitów. Wewnętrzny ekran niezmiennie ma te 6,9 cala i też odświeżanie 165 Hz, ale już 3000 nitów jasności. Aparaty też są ciekawsze, bo są dwie 50, główny z optyczną stabilizacją i portretowy tele, nie szerokokątny, portretowy tele. Czyli wiadomo, no bo to jest telefon dla miłośników. Motorola pisze, że tam jest dwukrotne powiększenie, ono tak. Jest rzeczywiście... Czy to jest z matrycy robione dwukrotnie? Nie. To jest teleobiektyw i on ma, nie pamiętam, ale ognisko zdaje się taką właśnie typową portretową, tam 40-50 mm w ekwiwalencie. Bateria jest 4045-watowym ładowaniem.
Do tego oczywiście kolory szałowe. Czekaj chwilkę. Jeszcze jedna ciekawostka również z materiałów prasowych Motorola z polskiego oddziału. Co prawda ładowanie 45-watowe, ale ładowarka 68-watowa w zestawie. Tak. I to jest dosyć zadziwiające, bo to może skończę, ja później wrócę do tego. Nie, no to mów, bo jakby to jest... Tak, ale ja to wychodzi poza Motorola, dlatego że ostatnio coraz częściej się spotykam, że chińscy producenci, a przypominam, że Motorola to jest tak naprawdę Lenovo, pakują do zestawów ładowarki, które są wyższe niż szybkie ładowanie smartfona. Co prawda ostrzegają, że smartfon się nie będzie jeszcze szybciej przez to ładował. Czyli ładowarką 68-watową naładuje się tak samo szybko jak 45-watową. Niemniej dokładają, co budzi moje obawy o to, kurde, co jest z ładowarkami w magazynach. Bo przecież z własnej woli tego nie robią nieprzymuszonej. Muszą być problemy z dostawami. Nie. Ale oni dobrze kminią, że... No i jedni nie dodają ładowarek, to my dodamy ciutkę szybszą, bo... Wiesz co, jest jeszcze jeden pomysł. Jest jeszcze jeden pomysł, mianowicie na to, że przestaniemy dodawać ładowarki tak naprawdę, ale wrzucimy większą, żeby następna generacja, która będzie ładowana już wyższym prądem, żeby użytkownik miał ładowarkę do niej, tak? I no, to byłby nie najgorszym pomysłem jest dokładanie większej ładowarki. Nie jest dobrym pomysłem zaprzestanie dodawania ładowarek w ogóle. No dobra, no i oczywiście te Motorola to są telefony modowe w szałowych kolorach, ale popatrzcie, co oni odwalili. Zrobili takiego case'a. Torebkę. Możemy sobie nosić na szyję, tak na ramię. O, tak to wygląda. Normalnie robicie sobie ze smartfona torebusie, czyli wiadomo, po co ten telefon powstał. To jest po prostu dodatek do ubioru, bo i zobaczcie, że tapetka ma kolorek korespondujący, tu wszystko fituje. I nawet możecie sobie przejść się w Warszawie, w Moliera 2 jest specjalna strefa Motorola, gdzie sobie możecie to obejrzeć. No telefon czysto moim zdaniem modowy, to ani... No, rewolucja w designie po prostu. Tak, no jakoś nie to tego, nie tego, ale no kurczę, no ten ekranik robi robotę, plus powiązanie z tym, plus te kolory. No po prostu to jest ładne. Zrobili z telefonu po prostu modny gadżet, mniej smartfonu, więcej mody. No. Tyle. Tak rozumiem to podejście, natomiast strasznie mi się to podoba, to jest fajniutkie, a co najważniejsze, to jest całkiem dobrze wykonane wszystko. To nie jest tandetka chińska, tylko to jest fajne. A, no i najważniejsze, tradycyjnie telefon pachnie po wyjęciu z pudełka. Co też pokazuje, jakie jest jakby podejście, pozycjonowanie tego produktu. To nie ma, ja nie wiem w zasadzie, bo tak, no tu nic tyłka nie urywa tak naprawdę, bo i fotograficznie te aparaty są okej. I tylko tyle. Wyświetlacze są ok, no wszystko jest ok. Wydajność już zacząłem testować, no też jest ledwie ok. Bartek. To jak wygląda, to jest śliczność. No i tyle, no. Także telefon, który powstał chyba tylko w jednym celu, on ma przede wszystkim wyglądać, zresztą chyba tak jak większość klapek. No. Wydaje mi się, że tak jak większość klapek. Powiem ci, Bartku, że nie tylko, bo ja jestem bardzo mocno hetero i co z tego. I mi się i tak podoba, także nie wiem. Szczególnie w tym zielonym kolorze. Magzain, przepraszam. Magzain, to musisz Adama spytać, bo to Adam ma iPhone'a. Ja nie wiem, czy 80-watową ładowarką można ładować w iPhone'a. No dlaczego nie? No skoro Adam mówi, że można, to później ewentualnie wysyłaj mu podziękowania, jeżeli coś się stanie. Powiem ci tak, ja ładuję 120 i... Jakoś idzie. Od września mam ponad 90% kondycji baterii cały czas, tam 90%. Słuchajcie, wracając... Nie zaglądałem. Wracając do meritum, za każdym razem w momencie, kiedy macie inną ładowarkę niż firmowa do jakiegokolwiek telefonu, skonsultujcie albo z kontaktem producenta, albo na stronie producenta, jeżeli umieszcza. Producent zazwyczaj, ci dobrzy producenci umieszczają zazwyczaj i jakby sposoby ładowania i nazwy oraz za gorąco jest, ja przestałem dzisiaj myśleć. Nazwy standardów, tak? Również. I podają w moce, jakimi może być ładowany telefon, a przynajmniej jakie zalecają.
Warto zajrzeć również, producent zazwyczaj publikuje osobny dokument dotyczący bezpieczeństwa użytkowania smartfona i tam również powinniście znaleźć, a jeżeli nie udostępnia, to szarpcie producenta o to, tam powinniście również znaleźć bezpieczne sposoby na użytkowanie, między innymi na ładowanie smartfona poszczególnymi ładowarkami. Przypominam również, że producenci najczęściej nie pozwalają na ładowanie swoich smartfonów ładowarkami zewnętrznymi i w takich wypadkach nie gwarantują ani bezpieczeństwa smartfona, ani bezpieczeństwa ładowarki, ani waszego. W związku z tym warto się dwa razy zastanowić w momencie, kiedy się kupi śliczną chińską ładowarkę, czy warto jej używać. Tyle ode mnie. Dokładnie tak. No i wiadomo, że standard standardowi nierówny. Jeżeli bierzecie ładowarkę innego standardu, to możecie po prostu ładować wolno. Natomiast teoretycznie, jeżeli bierzecie rzecz markową, to raczej też nie powinno uszkodzić waszego telefonu. No, Wracając do Motorola, dla mnie największą ich zaletą jest to, że rzeczywiście w stosunku do oferowanych technikaliów są, no nie powiem tanie, bo to nie jest niska kwota nadal, ale jest to kwota, przy której warto się już zastanawiać, jeżeli chce się mieć smartfona składanego. Ale Motorola poza tymi świetnymi, topowymi składakami swoimi pokazała jeszcze jeden model, Moto S50 Neo. I Moto S50 Neo jest ładowarka, skoro już o ładowarkach, to 30-watowe ładowanie w Motorola, to firmowe, czyli Turbo Power. Ma baterię standardową dosyć, bo 5000 mAh i wyświetlaczek również poledowy. Może to Motorola wejdzie w krew po prostu, że będą te wyświetlacze montowali, bo są to dosyć fajne wyświetlacze. 6,7 cala, 10-bitowy kolor, Full HD z plusikiem i 120-hercowe odświeżanie, także nie jest najgorzej. Smartfon, nie spodziewajcie się niespodzianek, wygląda tak jak smartfony Motorola po prostu, tak, z dwoma aparatami z tyłu. Dlaczego? Z jednym, no tak, no to w tym tygodniu są prawie same klony, to jest coś niesamowitego. Z przodu oczywiście dziurka, aparaty fotograficzne 50+8 32 z przodu. No i to możesz teraz ujawnić prawdę. Tak, no i ja dałem Jackowi przeczytać specyfikację, bo robi to lepiej. Natomiast powiem wam, że właśnie ten oto telefon, który omówił Jacek, trafił do nas i jest to Motorola Moto G85. Czyli to jest po prostu Moto G i dlatego wygląda jak Moto G. Mówiliśmy o niej w zeszłym tygodniu bodajże, tak? No fajnie skonfigurowany telefon i teraz powiem wam tak, kosztuje u nas 1499 za wariant 12256. Czyli Motorola tym razem pamięci nie pożałowała i tutaj z rozrzewnieniem wspomnijmy sprzed dwóch tygodni jedną Moto E, która miała 2 giga RAM-u. Tu na szczęście dali 12. No oczywiście globalnie ten telefon może mieć mniej, bo globalnie może mieć nawet tylko 4 giga RAM-u, 8 też może mieć, a myśmy dostali topkę na szczęście i bardzo dobrze. No i może mieć też 128 giga wewnętrznych gdzieś tam na świecie, także jakbyście sobie sprowadzali, to uważajcie, bo u nas mamy najmocniejszą wersję i to jest pamięć UFS 2.2, a RAM-u nie podawali, a chyba to jest DDR4X, myślę. Tak to wygląda. A, miejsce na microSD jeszcze ma, ważne. Tak, także Motorola jak Motorola od... Kolejny model, który to, no, mamy, można na rynku się rozejrzeć i go ewentualnie znaleźć. Premiery od strony, może o Honorze powiem jednym, bo on szybciutko, Honor w Play 60 Plus, to jest rzecz, która na razie wyłącznie w Chinach. Możliwe, że go do nas sprowadzą, bo to jest Snapdragon 4, cena powinna być ok, powinien się dobrze sprzedawać. Czy warto? No dla tych, którzy oszczędzają ewentualnie. IPS-owy wyświetlacz w HD pracujący 6,77. Z pamięcią jest bardzo dobrze, bo 256 plus 12. W Europie mogą być jeszcze dodatkowe tiery. Aparat standardowy w tej cenie, w tej chwili, kurczę, mówię standardowy aparat i myślę sobie, że pamiętam jak... topowymi telefonami były telefony z aparatem 8 megapikseli. Nadal nie mogę sobie tego uzmysłowić po prostu. Tutaj jest 50 plus 2 i to jest standard mniej więcej w tej chwili, już nawet na taniej półce. Z przodu 5 megapikseli, także kiepsko. I to w zasadzie tyle. Na razie go w Polsce, w Europie nie ma, być może się pojawi. I premiery Oppo.
Oppo A3 5G i Oppo A3 Pro 5G. Dwa telefoniki stosunkowo właśnie niepodobne bardzo do siebie, bo jednak jeżeli chodzi o design inny, to też są oba klony. Też powtarzają już modele, które się pojawiły. Ja nawet powiem szczerze, nie pamiętam, czy to Oppo było, czy Vivo, czy nie. Nie pamiętam po prostu. Oppo A3 5G, bateryjka 5000, brakuje informacji niestety o szybkim ładowaniu. IPS-owy wyświetlacz 6,7, Full HD pracujący, ale szybkie ładowanie oczywiście jest, tak? Także to nie jest tak, że brakuje informacji i nie ma. Snapdragon 695, jeśli chodzi o procesor i zestawy pamięci do wyboru 256 albo 512 i 8 albo 12 RAM-u, przy czym, co rzadkie, mówię od razu, obsługuje karty pamięci i to jest bardzo fajna informacja. Natomiast A3 w wersji Pro, również 5G, oparto z kolei o Dimensity 6300, IPS-owy wyświetlacz też 667, to też się Też to się jakiś standard zrobił po prostu. Bateryjka 500 tutaj, także troszeczkę podwyższyli i ładowanie 45-watowe. 120-hercowe odświeżanie i tutaj ZONG, ekran jest tylko HD z plusem. I pan Panda Glass jest za to na ekranie. Nie rozumiem, powiem szczerze, że nie rozumiem. Ktoś ostatnio w komentarzach pytał o politykę producenta, gdzie właśnie takie konfiguracje się pojawiają. 128 plus 8 giga RAM-u, jeśli chodzi o aparaty, bardzo podobnie jak w poprzedniku, czyli 50 plus 2, z przodu 8 megapikseli. Zadziwiające przypadki po prostu chodzą po ludziach. To znaczy ja, broń Boże, nie narzekam. No, czasem po prostu tego typu smartfony tak przechodzą, tak zaczynają się sprzedawać. Jeszcze jeden, który też wiem, że jest klonem, ale nie zdążyłem sprawdzić, bo wyskoczył właściwie przed samą tygodniówką. To jest Oppo Reno 12F z literką F jak, nie wiem, jak filozof. 5G i to jest też taka propozycja z bateryjką standardową 5000, z Dimensity 6300, z AMOLEDem, tutaj niespodzianka 667. Z Dragon Trailem na ekranie, czyli też jest ochrona wyświetlacza, 120-hercowym odświeżaniem, pamięcią 256 plus 12 i aparatami nie zgadniecie. No tutaj jest jeden dodatkowy do zdjęć szerokokątnych, bez 50 plus 8 plus 2, z przodu 32 megapiksele, czyli trochę lepszy od obu tych propozycji poprzednich. A cóż, jeżeli chodzi o design, no to design jest niestety... Oni, wiecie co oni piszą? Że ten design z okrągłą wyspą na aparaty, to on jest wzorowany na topowych zegarkach, drogich, takich no, fajnych. Już zegarkach. To słyszeliśmy. Taka firma, która nie ma nic wspólnego z Oppo, bo nazywa się Realme, też tak mówiła, wprowadzając tam poprzednie modele serii numerycznej, które były nawet ładniejsze niż to. To znaczy ja mówię, to się może oczywiście komuś podobać, ja nie przeczę, po prostu ja tego designu nie znoszę zwyczajnie. Ja prawdę mówiąc wolę to niż to, co Oppo pokazuje na przykład w serii Reno 12. Warto wspomnieć jeszcze jedną rzecz. FIFA Rafa, sorry, słuchaj, nie, mówiąc o zewnętrznej ładowarce, mam na myśli zewnętrzną, czyli pozaproducencką, tak? Nie od producenta, firmy trzeciej. Niech będzie w ten sposób. Nie, każda jest zewnętrzna, tak. Zewnętrzna pod tym względem, że jest poza smartfonem, tak. Ale zdawało mi się, że to jest oczywiste po prostu. Spoko. Premiery OnePlusa. Jeszcze chwila, jeszcze Oppo skończymy, bo przecież Oppo Reno 12, bo się nie widzieliśmy, weszło do globalnej dystrybucji. I tak naprawdę co się zmieniło? No zmienili troszeczkę te telefony względem chińskich i tu już też nie będę się rozwodził, odsyłam was do artykułów. Dostaliśmy oczywiście inne procesory. No. Dużo się nie zmieniło, bo tak naprawdę no głównie procesory. Tak patrzę, co jeszcze, ale chyba tylko w zasadzie. W każdym razie podstawka ma Dimensity 7300 zamiast 8250 jak w Chinach. Natomiast Pro ma Dimensity 7300 zamiast 9200. I w zasadzie tyle się zmieniło. 12 kosztuje 2000, 12 Pro kosztuje 2500.
Na razie są o 3 stówy tańsze do 2 lipca. No i w zasadzie to myślę, że chyba na tyle na temat Renault, bo o nich już mówiliśmy. I tak naprawdę, tak jak powiedziałem, dużo się nie zmieniło względem chińskich, bo nieliczne elementy, ale za to istotne elementy. Obudowa ładna, pokaż jeszcze raz tę obudowę. No pokazuję, no czyli ja wolę prawdę mówiąc to właśnie z tym okrągłym, ale no, ta wersja akurat ładnie się mieni, czarna jest skromniejsza oczywiście. No niebrzydka rzecz, niebrzydki telefonik, sympatyczny, ja go sobie teraz testuję, także będzie niebawem do poczytania recenzja na MGSM-ie tego telefonu, także serdecznie Was zapraszam. Jest oczywiście AI i AI jest bardzo fajnym rozwiązaniem, tu wtrącę, bo tego nie widziałem jeszcze, powiem niedługo szczerze, puszkę ze szprotkami otworzycie i też tam nie. będzie AI. No właśnie, to tak, ale tu jest fajna rzecz, bo zwykle AI, no mówię o gumce, inteligentna gumka, wymazywanie pierdołów ze zdjęć. Zwykle to działa tak, że musimy zaznaczyć coś na obrazku i tak dalej. A Oppo poszło jeszcze kawałek w stronę użytkownika i automatycznie wykrywa ludzi na zdjęciu. I my możemy potem palcem tylko zaznaczyć, których ludzi chcemy wymazać z zdjęcia, których nie. Ale jest to fajne, bo po prostu postaci ludzkie są z automatu identyfikowane, nie musimy ich sami zaznaczać, zakreślać, zamazywać palcem, whatever, jak to zwykle robimy przy wymazywaniu gumką. El Dominio współczuje. Ale zabawne jest to na przykład, bo sobie chciałem wymazać pana na rowerku, pana wymazało, rowerek został. Nie, no to fajne, to takie przygodowe jest to wymazywanie. Fajne, fajne. Tak, no rowerek się wymazał w drugim rzucie dopiero, ale trzeba przyznać, że działa. No przecież chciałem wymazać człowieka, nie napisałem, że człowieka i rower, nie? To logiczne przecież, nie? To już możemy? OnePlusy? No dobra, bo jeszcze kurczę jest Realme po drodze, bo przecież jeszcze no, zapomnieliśmy o Realme premierze. No to tak, no dobrze, możemy Realme, no, jak chcesz, to dawaj Realme. Słuchajcie, szybko, bo ja tych Realme już Wam przynudzałem tyle, że ten, no co, Realme GT i Realme GT6 i Realme GT6T, dwa telefony praktycznie identyczne z wyglądu, bo różnią się tylko oprawką aparatu fotograficznego, oczywiście GT jest lepszy, z bardzo jasnymi ekranami, z niezłymi procesorami, zaskakujące fotograficznie i o tym też Wam opowiem w osobnym materiale, bo rzeczywiście, kurczę, no robią naprawdę bardzo fajne zdjęcia. Ja się zdziwiłem, powiem szczerze, bo nie spodziewałem się. No byśmy o nich już mówili chyba. Mówiliśmy o nich, dlatego króciutko i króciutko dla tych, co przeoczyli ceny, bo ceny zwykle Was interesują, więc tak. GT 399 za 12256, 3499 za 16512. 500 cashbacku dostajecie przy zakupie do 3 lipca. Natomiast GT6T, czyli ten tańszy, z no, słabszym aparatem, powiedzmy to wprost, bo nie ma optycznej stabilizacji, nie ma tele. Natomiast ma tak samo fajny wyświetlacz i też nie najgorszy procesor. Ten kosztuje 2699 za wariant 856 i tutaj też jest 500 cashbacku, czyli od tej ceny odrzucacie, od każdej z tych cen odrzucacie 500, więc jeżeli te telefony Was w jakiś sposób zamęciły, no to proponuję się pospieszyć, bo rzeczywiście ta cena po zmniejszeniu o 500 zł będzie dobra. O telefonach szeroko piszemy, zapraszam na MGSM-a. Nie ukrywam, współpraca z Realme jest, dlatego ja teraz nie zachęcam na te telefony, natomiast poczytajcie sobie o nich i jedno, co Wam muszę powiedzieć, jest współpraca, ale to, co ja mówię, to jest bez ściemniania, to jest naprawdę to, co ja uważam. A jeżeli coś mi się nie podoba, to też o tym mówię, a nie podoba mi się to, że nie dają ładowarek, a dali 120-watowe ładowanie. No. Nie, no zawsze jest tak, że w artykułach, nawet tych, które powstają we współpracy, naprawdę nie ściemniamy. Jeżeli się czymś zachwycamy, to się zachwycamy. Jeżeli o czymś mówimy, że jest takie sobie, to jest takie sobie. No po prostu tak jest. No, nie można dać swojego nazwiska, nie można dać pod tekstem, z którym się człowiek nie zgadza, bo inaczej no, na kogo wychodzi. No sami no, powiedzcie. Są tacy, co tak robią, no ale to nie my. No. Oczywiście wiadomo, tak. El Dominio nie zazdroszczę, powiem Ci szczerze, nie chciałem spać do TeleExpressu. Ja najbardziej rzeczywiście lubię spać w nocy, natomiast Bartek, słuchaj, zrób szybką matematykę. Jeżeli lubisz ten telefon i wymiana wyświetlacza nie będzie potwornie droga, wymieniaj. Jeżeli przestałeś lubić ten telefon, a do tego ma rozbity wyświetlacz, to, a Ty po prostu masz kasy tyle, że nie wiesz, co z nią robić, kupuj nowego smartfona. No, nie, to jest Ci naprawdę tak. Prosty wybór. No.
Od razu ci mówię, jeżeli telefon jest w idealnym stanie, bateria w idealnym stanie, a naprawa wyjdzie, nie wiem, 3-4 stówy, to warto. Jeżeli naprawa no, wyjdzie, oczywiście, to nie ma najmniejszego sensu. Mówię, trzeba zrobić matematykę niestety. No. Ale to nie są jedyne Realme, tym bardziej, że pokazały się Realme nowe w tym tygodniu. Takim nowym zupełnie przebojem designerskim Realme jest V60. Ma kuchenkę z tyłu jeszcze gorszą niż te okrągłe po prostu, które się pojawiają w Oppo i Realme. I nie, Vivo chyba, nie, Vivo też. No wszystkich się pojawiają. Wszystkich się pojawiają. Wygląda tak sobie, ale to jest znowu mój gust tylko, może się oczywiście podobać, jeżeli się komuś podoba i ja tutaj nie mam żadnych pretensji. Dimensity 6300, IPS-owy 667, mówiłem, standard, po prostu standard. W HD pracujący, także widzicie, że nic specjalnego. Pamięci przynajmniej warte uwagi w tym najtańszym segmencie, w prawie najtańszym segmencie, bo 128, 256, 6 albo 8 RAM-u, 32 megapiksele z przodu plus 8, przepraszam, 32 megapiksele z tyłu, już przyzwyczajenia mówię, 32 z tyłu i 8 z przodu, także zdjęć jakichś genialnych się nie narobi, ale zdjęcie pstryknąć można. LPDDR-y czwórki na szczęście pamięci, UFS 2.2, także nie jest najgorzej, przynajmniej jeżeli chodzi o prędkość wymiany danych i praca na tym smartfonie powinna być jaka taka, szczególnie, że ten wyświetlacz jest, jak wspomniałem, HD tylko z plusem. A procesor jest na tyle fajny, że powinien udźwignąć. Czyli wbrew pozorom, smartfon według mnie brzydki, nie jest to high-tech w żaden sposób, tak? Bo poza tym ma jeszcze stosunkowo nieduży wyświetlacz, czy nieduży, przepraszam, niskiej rozdzielczości wyświetlacz, nie przyzwyczaję się. Ale powinien działać fajnie i płynnie i to jest, powinna być niezła propozycja dla tych, którzy są w miarę oszczędni, z tym, że niestety trzeba tego smartfona będzie szukać na polskim rynku albo na rynkach europejskich pod inną nazwą, dlatego że pod nazwą V60 on się pokazał w Chinach i on jest na razie przynajmniej przeznaczony wyłącznie na rynek chiński. Jak będzie, to zobaczymy. I drugim Realme, który się pokazał w tym tygodniu, jest Realme 12 4G i to jest nawet chyba dzisiejsza premiera, jeżeli dobrze pamiętam. Bateria standard 5000, 685 Snapdragon pod obudową. AMOLEDowy wyświetlacz również 667, mówię standard, 67-watowe ładowanie i tutaj też niespodzianka, ładowarka 80-watowa. Z tym, że jeśli smartfon się pojawi w Europie, ładowarka prawdopodobnie nie będzie dokładana. Nie będzie. To, że AMOLEDowy wyświetlacz wspomniałem, nie wspomniałem, że 120 Hz odświeżanie, jakieś kosmiczne kontrasty i jakieś kosmiczne jasności producent podaje. Ja nie wierzę producentowi żadnemu, jak psu, kiedy podaje takie wartości, dlatego trzeba je obniżyć, ale na karcie na MGSM-ie znajdziecie wartości kosmiczne podawane przez producenta. IP54, czyli niewielki kapuśniaczek mu nie zaszkodzi i aparaty fotograficzne 50 plus 2 plus 16 z przodu tym razem, niespodzianka. Smartfon wygląda tak, jak wygląda, czyli również kuchenka okrągła z czterema miejscami na aparaty, ale czterech aparatów tam nie ma niestety. To jest najlepsze. Są prawdopodobnie trzy, przy czym dwa są podawane przez producenta, w związku z tym te dwa są czynne, ten trzeci to jest albo czujnik, albo coś. Prawdopodobnie czujnik. Tak. I nie rozpędzaj się, bo jeszcze jedno Realme jest. No to dawaj. 161 4G, tym razem już wam mówię, gdzie on się pokazał, pokazał się w Indiach. Tam jest reklamowany jako nader wytrzymały, bo ma mieć metal, mimo że jest tani, ma metalową ramkę, ma być naprawdę twardzielem. Tam strasznie się tym chwalą, bo nawet jest prezentowany, jak go tam ten nosorożec próbuje skasować, mam pierdu. No ale ma być mocniejszy, ma się nie potłuc, co ma sens w przypadku niedrogiego telefonu. Ma też szczelność IP54, czyli tak jak mówi, na kapuśniach. Ma właśnie ten certyfikat TIW-u, że jest właśnie bardzo taki mocny, no ale w środku już nie jest tak mocno, bo ma Unisoka też 612, 4 lub 6 giga RAM-u, 64 albo 128 flesza, czyli widzimy, że to jest budżetowa totalna. Ekran HD, bateria 5000, 32 aparat z tyłu plus jakiś rozmywacz tła. I ceny w Indiach, tylko no pamiętajcie, że to są ceny w Indiach od najbardziej żałosnej wersji 464 za 380 zł, po 628, która już jakiś sens ma, za 435 zł. No to nie jest tak tragicznie, uważam.
Natomiast no, raczej chyba do nas ten telefonik nie dotrze. No ale to powiem szczerze, że nie wiem. No. C61 to znaczy ma szansę. Ja nie wiem, czy jako C61, no ale właśnie, ma szansę do Europy dotrzeć, obawiam się. Dotrze do Europy na pewno, bo miał europejską premierę Vivo Y28S. Nie wiem co, no mogę powiedzieć kilka, znaczy dwie rzeczy o tym telefonie. Bardzo dobre, mianowicie ma ładne obudowy i tutaj Vivo nie wmusza nam tego projektu okrągłej wyspy z aparatami. A poza tym Dimensity T6300 i to też jest klon, obawiam się. 5000 mAh bateria z 15-watowym ładowaniem. Nie wiedzieć czemu tak naprawdę. Wyświetlacz HD IPS-owy oczywiście 6,6 cala. Pamięć 128 plus 8, nie znalazłem więcej tierów. To jest jedyny tier podawany przez producenta, ale są karty pamięci na szczęście. Jeśli chodzi o aparaty, to tak jak mówię, też standard na tej półce, czyli 50 plus 2 plus 8 z przodu. Właściwie nie bardzo jest o czym mówić. No i na NFC trzeba uważać, bo on będzie do kupienia w Europie, bardzo możliwe, że ktoś się połaszczy na niego, trzeba uważać na NFC. Teoretycznie egzemplarze w oficjalnej dystrybucji europejskiej NFC powinny mieć, ale uważajcie na dystrybucję nieoficjalną, czyli we wszystkich sieciach sprzedażowych online, ponieważ można się naciąć i kupić ze smartfona bez NFC. Także uwaga. A ja jeszcze podpowiem, że możecie go spotkać jeszcze pod nazwą Vivo T3 Lite, na przykład w Indiach, gdzie jeszcze dodatkowo jest wariant 428, ale tak. To w Indiach. Tak. Seria T3 jest raczej specyficzna dla Indii, więc myślę, że poza Indiami nie zobaczycie pod tą nazwą, natomiast jakbyście się gdzieś kiedyś natknęli, no to jest to samo. To może przelećmy przez te OnePlusy. Dobra. Bo jeżeli chodzi o Norda, to znaczy mówię o Nordzie CE Lite 5G, to on będzie również dostępny na naszym rynku. To jest smartfonik ze Snapdragonem 695, z AMOLEDowym wyświetlaczem 667, to jak magia te cyfry po prostu są. Full HD z Dragon Trailem na wyświetlaczu. Dragon Trail jest naprawdę całkiem fajnym szkłem. Nie wytrzymuje, jeżeli chodzi o upadki, zdaje się, tyle co Corning Gorilla. Natomiast na zarysowania powinien być równie co najmniej odporny. 120 Hz odświeżanie tego wyświetlacza, 256 albo 8, znaczy, przepraszam, 256 i 8 giga pamięci RAM i to jest chyba jedyny tier, który się u nas pojawi. 50 plus 2 plus 16, czyli to 50 plus 2 to też w tej chwili jak magię można zwyczajnie wypowiadać, bo taki standard. Bateryjka 510, czyli trochę wyżej, powyżej standardu, tak, powyżej tych 5000 mAh. Nie wiem, czy ty coś o nim, natomiast tak naprawdę pojawiły się jeszcze trzy nowości od producenta, z tym, że one się pojawiły w Chinach. No to... I to jest... Ja jeszcze tylko bym wtrącił, ja tu pozwolić z tego telefonu, bo oczywiście. Tego nie powiedziałeś. Tak, no to tak, w Polsce nie, dlatego pytałem, czy jeszcze byś coś. 1299 i do 14 lipca słuchawki gratis, a by the way to jest prawie, bo tam są różnice drobne, ale prawie Oppo K12X. Cena wydaje się uczciwa, a sprawdzałeś, ile Oppo K12 w tej chwili stoi? Nie sprawdzałem, bo to jest model dla Chin, ale wiesz, no ceny chińskie to umówmy się, ale... Nie, ja wiem, byłem ciekaw po prostu, czy u Chińczyków spadło w tej chwili już, czy nie, to... A nie, chyba nie. On też, o Jezus, wiatraczek mi się rozwalił. Wydaje mi się, że cena na polski rynek jest co najmniej uczciwa, tylko że też, no tak jak zazwykle, ja nie polecam, broń Boże, niczego w ciemno. Radzę po prostu obejrzeć tego smartfona z bliska, czy się z nim człowiek polubi, czy się nie polubi. I Bartek, czego używamy na co dzień? U Adama słyszałeś, Adam używa na co dzień w tej chwili iPhona. Którego iPhona, Adaś, jeszcze do precyzji? 15 Pro Maxa, no i teraz Motorola. Natomiast ja używam tego, co akurat mam w tej chwili, to jest Pura 70 Ultra. Używam, bo robi dobre zdjęcia, a robię zdjęcia smartfonem, w związku z tym używam. Nie korzystam z Google'a 5G mi na grzyb. Chyba w tej chwili jeszcze niepotrzebne, potrzebne mi na grzyba w tej chwili jeszcze, w związku z tym mogę sobie używać. A smartfon jest rzeczywiście bardzo fajny, pomijając to, że w codziennym użytkowaniu
jednak ten aparat, no ja się za każdym razem boję, że mu krzywdę zrobię, tak? Co prawda nie zrobiłem mu żadnej krzywdy i prawdopodobnie nie, bo no, widziałem po prostu, jak Chińczycy upuszczają go na beton z prawie 2 metrów. Smartfon poobijany, aparat działa, wszystko inne działa, także wiem, że nie powinna mu się stać krzywda, a jednak za każdym razem mam problem, jak odkładam nawet z aparatem schowanym, bo ta wyspa mocno wystaje. Wróćmy. Ace 3 Pro w Chinach i tutaj też jest ta kuchenka z 4 aparatami. Bateria jest godna uwagi, baterii warto Chińczykom zazdrościć, bo jest 600 mAh. Jest Dragon 8 trzeciej generacji, jest AMOLEDowy wyświetlacz z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz. Jest Victus 2 na tym wyświetlaczu i całkiem ładne kolory, jasność 4500 podają. To jest, no, przy szczytowej to jest wartość w miarę wiarygodna. Mhm. 256, 512 albo 1 tera pamięci użytkownika, 12, 16 albo 24 aż RAM-u. Także jest całkiem nieźle dla Chińczyków i IP65, jeśli chodzi o odporności smartfona. Aparaty niestety tutaj nie ma jakiegoś hype'u wielkiego, bo jest 50 plus 8 szeroki plus 2 makro plus 16 z przodu. I ode mnie to chyba tyle. Smartfon mi się tak, znaczy jest niebrzydki, może dlatego, że ta kuchenka nie jest centralnie z tyłu, tylko jest jednak przesunięta w bok. Trochę wygląda, trochę lepiej, ale i tak mi się nie podoba. Znaczy, cenowo jest nie najgorzej, bo mamy duże tiery pamięci w Chinach przynajmniej. Od 12256 za 1700 z groszami, no 1800 niecałe liczmy. Po topową wersję 24 giga plus 1 tera za niecałe 2,5, oczywiście w juana. Wiadomo, że u nas by to takie ceny nie były, no ale mówię, to jest taki dziwny trochę telefon. Myślę, że zrobili go po to, żeby pokazać ten nowy typ baterii. No i tutaj trzeba trzymać kciuki, żeby z tą baterią nic się nie wywaliło po drodze, bo generalnie, long story short, nowy typ baterii, ma większą pojemność przy wymiarach, czyli ma tam te 6000 z groszami, a wymiary ma takie jak bateria dotychczasowej technologii 5000. Bardzo, to nie jest ta węglowa, którą Chińczycy tylko w tej chwili? Tak, to jest to, co oni tam... To jest chyba ta karbonowa. W każdym razie jest mniejsza, znaczy mogłaby być mniejsza przy tej samej pojemności albo oferuje większą pojemność przy tych samych rozmiarach. No, miejmy nadzieję, że Chińczycy to dobrze przetestowali i nic im nie wystrzeli. Jest jeszcze jedna niespodzianka OnePlusa, na którą chciałem zwrócić uwagę, mianowicie Nord C4 Lite 5G, wersja indyjska, dlatego że na rynku globalnym ten smartfon już miał debiut i jest, ale na rynku indyjskim, moi drodzy, w porównaniu z wersją globalną, ma po pierwsze większą baterię, bo ta bateria to jest 5500 mAh, ma, moi drodzy, ładowarkę w zestawie, ma dodatkowy wariant pamięci i dodatkowy kolor ładny, taki pomarańczowy. Także w Indiach dostaje się więcej, jeżeli się wymaga. Spróbujcie w Indiach sprzedać smartfona bez ładowarki. Spróbujcie w Indiach sprzedać smartfona takiego, który nie odpowiada w danej cenie temu, czego Hindusi oczekują. Nie. Poza tym to jest troszeczkę tak, że no władze indyjskie dbają o to, żeby po pierwsze te smartfony były produkowane w Indiach w dużej mierze, przynajmniej jeżeli chodzi o marki typowo indyjskie, te, do których podzespoły mają Chińczycy, ale składane są w Indiach. No i dbają również, jeżeli chodzi o swoich konsumentów, jeśli chodzi o... To jest budowanie rynku. U nas też coś takiego dawniej było. W Indiach nadal ten rynek się buduje, mimo Indie są nadal potęgą, co prawda, ale nadal się rozwijającą. Diabli wiedzą, do czego oni dojdą, ponieważ mają niesamowicie zdolnych ludzi, świetnych matematyków, świetnych fizyków, ludzi, którzy potrafią się uczyć, żeby osiągnąć sukces. Przejdzie im to oczywiście, tak jak to przechodzi wszystkim cywilizacjom, ale na razie jestem dla nich po prostu pełen podziwu i pełen podziwu na temat tego, jak dbają o własny rynek po prostu. Tak, a my się samobiczujemy dzięki ku ekologii oczywiście. No i... Dwie ostatnie nowości OnePlusa to jest Pad Pro, który jest no, trochę powtórką z rozrywki, i zegarek Watch 2, wersja chińska, jest troszeczkę inny, znaczy właściwie jest identyczny, trochę inne paski ma tak naprawdę. No, jest i ma, tak. No. Tak, rzeczywiście ma SIMA i to jest rzeczywiście fajna informacja. Już na koniec, słuchajcie, bo i tak sporo już, zdaje się, gadamy.
Jakiś pierdyliard smartfonów od TCL-a. Te telefony były co prawda zapowiadane na MWC. Nie wiem, czy je widziałeś na stoiskach, czy nie. Były, ja stamtąd uciekam, wiesz co, wlazłem na stoisko TCL-a. Zresztą nawet jest live'ik. Zobaczyłem tam telefon, który ma 2 giga RAM-u, stwierdziłem, matko bosko kochana, i uciekłem. Serio mówię, po prostu coś we mnie pękło. No tak, no żeby ja się na takiej imprezie coś takiego prezentować, tak. To ja bym po prostu tego nie pokazał. Znaczy, tak? Wiesz co, ja oczywiście pamiętam o wszystkich rynkach wschodzących, o tym, że można wpakować niższą wersję Androida. No ale to wszystko ma krótkie nóżki, tak? Afrykańczyk, który kupi coś takiego, więcej się na to nie połaszczy. Tak, bo człowiek, nie wiem, z dowolnego kraju rozwijającego się naprawdę więcej nie kupi. Wystarczy, że zobaczy, jak ten smartfon jeszcze działa. Jeszcze tego zrazi do marki. Jak już będzie dokładnie zamożniejszy kiedyś, to nadal będzie zrażony. Będzie no wśród tych, które oni proponują w tej chwili, najsłabszy to jest 50 LE, który ma tam, zdaje się, 4 giga RAM-u. Jeżeli was te cele interesują, to ja was zapraszam serdecznie jednak na MGSM-a, bo tak naprawdę, no tak, no, no to ktoś będący fanem marki, czy fanem tych telefonów, tak, ten TCL miał, kurczę, naprawdę fajny moment, tak, w momencie, kiedy z telefonów przechodziliśmy na smartfony. Oni proponowali bardzo fajnego designu, słabiutkie co prawda, ale działające. Smartfoniki nieduże z wczesnymi Androidami, to były naprawdę bardzo wczesne Androidy, które działały fajnie, były niebrzydkie i były funkcjonalne. W tej chwili z TCL-em się coś po prostu porobiło, oni prawdopodobnie, nie wiem, albo większy nacisk kładą właśnie na rynek RTV na przykład, tak, i na telewizory. I robią po prostu inne rzeczy, bo jeżeli chodzi o smartfony, to tutaj naprawdę obawiam się, że nie ma o czym mówić. Nie urażając nikogo, kto ma TCL-a, bo ja przez długi czas naprawdę nosiłem Alcatele, które były produkowane przez TCL-a. Znaczy nosiłem, testowałem może bardziej, tak? Bo jeżeli chodzi o swojego smartfona, to jednak nie nosiłem. Ale byłem w stanie im oddać jakby sprawiedliwość, że okej, to jest dobra propozycja dla polskiego rynku na wtedy. Na dzisiaj to, co proponuje TCL, to może być nie najgorsza propozycja, ale bardzo namawiam do sprawdzania tych smartfonów przed zakupem i zobaczenia, co się kupuje, zanim się kupi online w każdym razie. No, kolega pisze, niech oni się trzymają telewizorów, bo telewizory to akurat im wychodzą. Nie wszystkie, ale tak, niektóre telewizory mają rzeczywiście bardzo fajne, to są świetne propozycje, szczególnie jeżeli się zważy na to, ile kosztują. Jeśli chodzi o polskie premiery, znaczy o premiery na polskim rynku, może w ten sposób powiem, to jest Hammer Iron 5A chyba, tak? Bo to nie jest VA, tylko 5A. No Tafon, no co ja mogę wam powiedzieć? Ma IP69, ma military standard z literką H. Jest sprzedawany w Polsce. Ci, którzy mieli już iPhone'a, wiedzą, jakiego rodzaju to są smartfony. Wyświetlacz HD, w związku z tym nic specjalnego. Panda Glass na tym wyświetlaczu jest, w związku z tym też nie najwyższy tier, to nie jest ani Asahi, ani Corning Gorilla. Pamięć 64+4, tutaj jest najgorsza, to jest chyba najgorsza wiadomość w przypadku tego smartfona, bo choćbym nie wiem, jak potrzebował smartfona, który wytrzyma dużo, to obawiam się, że z 4 giga pamięci już bym tego dzisiaj nie kupił. Dokładnie tak jak mówisz. No, poza tym, co ja będę was oszukiwał? Diodę powiadomień ma. Diodę powiadomień i radio ma. O. I jacka 3,5 mm ma. A poszukajcie sobie w chińskich sklepach z innym brandem, możecie znaleźć ten sam telefon taniej. Tyle w temacie. Jedna nowość ZT, która tak średnio jest nowością, Voyage 3D, który ciekawostka taka, no, wyświetla obrazy 3D za pomocą AI-a, tak? Czyli dopasowuje to, co wyświetlacz wyświetla, śledząc oczy, chociaż ja nie wiem, jak on może śledzić, mając jedną kamerkę. Czym innym mógłby. To nie jest nowy smartfon, ma nowe oprogramowanie po prostu. Chińczycy już to proponowali pod co najmniej dwiema nazwami tego smartfona, tylko miało jeden aparat mniej. W tej chwili jest jeden aparat więcej z tyłu.
I on tam ma w tej chwili 50 plus 5, plus jeszcze jakąś popierdółkę i 5 megapikseli z przodu. Natomiast tak poza tym to jest Blade, któryś, nie wiem, 40 któraś, darujcie, naprawdę nie pamiętam, ale jest to identyczny smartfon jak to, co, niemal identyczny smartfon jak to, co ZTE już proponowało. A poza tym premiera wyłącznie w Chinach. No i ostatnia rzecz, o której chciałem ja wspomnieć co najmniej, bo może Adam jeszcze coś znajdzie, to są premiery HMD. To są premiery HMD, gdzie proponują HMD 105, HMD 110, proste telefoniki i dziwne Nokia 224G 2024 wersje. Trudno się jest połapać do prawdy, jak wyglądają w tej chwili stosunki między HMD i Nokią i dlaczego jednocześnie produkują dwie marki, ale to są kwestie, które wykraczają poza ludzkie rozumienie po prostu, czachadymi. Leci w dół i po prostu już tylko robi pod siebie. No szkoda, szkoda marki tylko. Gdybyście, w ogóle, no. Gdybyście te telefony chcieli kupować, to zastanówcie się jeszcze raz. Po prostu. Tak, trzy razy się zastanówcie, a jeszcze planują wskrzesić, bo tu już o tym mówiłem, Lumię. Dzisiaj wyszedł przeciek, że będzie już kolejny jeszcze telefon w stylu Lumii, trochę o innej specyfikacji. No te specyfikacje nabierają sensu, ale kurczę, no to jest takie troszeczkę, nie wiem, no... Ja to nazywam ostatnie podrygi zdychającej ostrygi. No. Jakoś no tego nie widzę. No szkoda, bo marka Nokia została no, moim zdaniem zaprzepaszczona, już zmarnowana totalnie. No chociażby świadczy o tym to, że HMD zaczyna tłuc więcej rzeczy pod własną marką niż pod marką Nokia. No szkoda, bo można było pójść inaczej. No i to też powtarzam, sztandarowy przykład, Motorola w rękach Lenovo ma się znacznie lepiej, nie? Znacznie. No. To znaczy, to też nie było tak od początku, ale Lenovo widać, że się stara. Tam są bardziej albo mniej słuszne decyzje marketingowe, ale globalnie jest to marka, którą się zauważa na rynku, tak? No, mimo wszystko. Przynajmniej nie spieprzyli marki, o, bo to jest to no, już jest. Tak, tak, tak. Ja się tutaj z tobą zgodzę, bo to nie no. Jest tak rzeczywiście Lenovo. Pojechało z tą jakością? Nie, proponują nowe rzeczy, starają się rzeczywiście dobrze, w miarę dobrze dobierać cenę. Nie jestem wielkim fanem. Natomiast oddaję im po prostu to, że rzeczywiście robią poprawnie, robią poprawną robotę na polskim. Jak grzeją historię, to grzeją to z sensem. O, ja wam pokazać, zobaczcie, jak można sobie tą klapeczkę nową zrobić. Pamiętacie V3? Bo ja akurat dobrze pamiętam. No to mamy V3. Jak ktoś nie miał kiedyś V3, to teraz może mieć. Także całkiem spoko. No i oni się fajnie bawią tą historią Motorola, natomiast no nie spierdzieli jeszcze tego i chałwa im za to. Adaś, powiedz ludziom, co pokazujesz, bo będzie... Co pokazuję? Słuchajcie, bo ja sobie TikToka zamknę z podglądem. Nie, mnie chodzi o tę Motorola, żeby się wytłumaczyć, co pokazywałem, bo naprawdę Razer, nie każdy wie. To jest nowy Razer V50 Ultra, który możemy sobie nosić jako torebeczkę. No i cały czas w środku ma interfejs nawiązujący, i to najlepszy, że funkcjonalny interfejs w postaci dodatkowej apki, nawiązujący do tego, z czego się wodzi, czyli do Razera V3 sprzed lat. Wyglądem już wiele nie przypomina tamtego Razera, grubością tym bardziej, nie bardzo żałuję. Natomiast, kurczę, no robili tak samo jak tamten pierwszy Razer. No tamtego Razera, no podobał mi się wizualnie, chciałem go bardzo mieć, zacząłem go używać, to już było tak sobie, bo on taki był, no nie był na tamte czasy też wybitnym telefonem i to jest to samo. Strasznie mi się podoba, strasznie mi robi, nie jest wybitnym telefonem. Tak w ogólnym zarysie mówiąc, no. Tak, Mietek, masz rację, tak, to nie są, właśnie o tym mówię, tak, że nie są złe, ja nie jestem fanem, ale jak najbardziej szanuję to, co Lenovo z Motorola robi na polskim rynku, jak najbardziej szanuję, tak, trzeba czekać na obniżki, bo na szczęście ceny na tyle szybko spadają, że można się uzbroić w cierpliwość i chwilkę zacząć. Oni robią dobrą robotę, bo właśnie wczoraj o tym pisałem. W Stanach, w USA, to jest trzeci dostawca smartfonów i to flagowych. Czujecie bazę? To prawdopodobnie Samsung? Tutaj wygrali na nazwie rzeczywiście. Tak, sentyment. Tak samo ja mam sentyment do Motorola i nigdy tego nie ukrywałem i nie zamierzam ukrywać, bo to jest rzecz ludzka. W Stanach trzecia siła w topowym segmencie smartfonów. Słuchajcie, gdzie jest Apple, tak? I Apple jest drugie. Samsung ich wyprzedził, słuchajcie. No to ja tylko pokazuje w Stanach, rozumiecie? Na macierzystym rynku Apple dostało
w mordę od klaskacza, a dużo nie brakuje, żeby dostało z drugiej strony od Motorola. Na razie jeszcze tam jest spora przepaść, ale no kurczę, Motorola, marka w zasadzie odrodzona z martwych, bo był moment, że no już mówiliśmy, Motorola jest trupem. No okazało się, że Lenovo wyciągnęło tą markę. No nie bez powodu te Razery miały swoją premierę przede wszystkim właśnie w Nowym Jorku, w USA. Pozdrawiamy Nowy Jork. Tak to wyglądało. No. Także słuchajcie, jest dobrze. No. Oby tylko nie schrzanili, bo wiecie, ja zawsze tak asekuracyjnie mówię, no robią na razie dobrą robotę, ale no... Ja podejrzewam, że... Po HMD też tak myślałem. Podejrzewam, że poza sentymentem samych użytkowników do marki Motorola, to jest tutaj jeszcze dodatkowy sentyment, który wiąże się z sentymentem partnerów, czy obecnych, czy byłych partnerów Motorola. To też może być sentyment. To znaczy, ja broń Boże niczego nie sugeruję, natomiast zdaje mi się, że jeżeli się sprzedaje brand, to podpisuje się umowę taką, żeby się miało szansę z tym brandem wylądować na większości rynków, gdzie on wcześniej funkcjonował z sukcesem. To co prawda kosztowało Lenovo, żeby osiągnęło obecną pozycję również w Stanach. Niemniej zdaje mi się, że osiągnęło tę pozycję przy pomocy nie tylko samych kupujących, ale również przy pomocy brandu, który został im sprzedany w przypadku smartfonów, telefonów i mobilków w ogóle. Ale wiesz, smartfony też muszą się w jakimś stopniu bronić, bo gdyby się nie broniły, to po prostu... Nie, oczywiście, że tak. Ludzie szybko by zobaczyli, z czym mają do czynienia, pewno. Tego doskonałym przykładem jest Nokia obecnie. I to, gdzie jest Nokia, a gdzie jest Motorola. Nie. Mnie jest naprawdę potwornie żal Nokii i tego, co z nią zrobił Microsoft. Jest mi potwornie żal, dlatego że to wyglądało jakby Microsoft chciał zabić tę markę, ale Microsoft ma taką rękę, to nie jest jedyna marka, za którą Microsoft się wziął i no, która skończyła w ten sposób. Szkoda mi, naprawdę mi jest szkoda Nokii, szkoda mi jest tych ludzi niesamowitych, którzy rzeczywiście projektowali rzeczy, które budziły nie tylko uśmiech, ale i podziw. To było po prostu coś niesamowite. Oni robili odloty. Już były takie momenty w historii Nokii, jeszcze z czasów powiedzmy komórek, nie smartfonów, tak, że po prostu to już był odlot. No, zrobić telefon w formie, słuchajcie, szminki, zamiast klawiatury pokrętło typu jog z przyciskiem po środku, a wyświetlacz kompletnie nieczytelny, jeszcze do tego błyszczący się. I to chcieli sprzedawać, robi takie odjechane rzeczy, no telefon w kształcie puderniczki, telefon do gier w kształcie organek. No, oddajemy oczywiście, wszyscy fani Siemensa czy Sony, oddajemy oczywiście sprawiedliwość, nie tylko Nokia takie rzeczy robiła, no, robiło Sony takie rzeczy, robił Siemens takie rzeczy, także to Nokia nie była sama, broń Boże. Niemniej smartfony Nokii były rzeczywiście przy tym wszystkim, wydaje mi się, najtrwalsze. I rzeczywiście chyba najlepiej przemyślane. Mówię, nie chcę rozpoczynać wojny między markami, bo ja co prawda miałem jedną Nokię, pierwszy mój telefon to był Nokia. Była zarąbista po prostu, jeżeli chodzi o bezkolorowego wyświetlacza jeszcze. Niemniej rzeczywiście to były złote czasy rynku telekomunikacyjnego, czy rynku telefonów w ogóle, ponieważ producentom się chciało. Każdy telefon wyglądał inaczej. W tej chwili można powiedzieć oczywiście, że wyświetlacze dotykowe i dużo aparatów fotograficznych nie dają wielkich szans projektantom, a jednak od czasu do czasu komuś się coś udaje. Komuś się udaje zdziwić publiczność i robią coś nowego rzeczywiście. No i właśnie cieszymy się, że chociaż tyle, bo naprawdę, no smartfon jest formą bardzo zamkniętą niestety i tu się pewnych rzeczy nie przeskoczy, no ale dobra, no czekamy na te rozwijane i tak dalej, ale to nadal będzie, boję się, że jak wejdą, no zobaczcie na składaki, one wszystkie wyglądają tak samo. No tak. Dobra, o jeden grubszy, drugi cięższy, jeden cięższy, drugi lżejszy, no okej, ale to zwykłe smartfony też tak można różnicować, nie? Natomiast nie ma czegoś takiego, żebym musiał ich, wow, i teraz doszło do tego, że ja się jak głupek cieszę, że ktoś zrobił torebkę do noszenia smartfona, no słuchajcie, czujecie bazę? No, ale tak to wygląda, no. Tak wygląda rynek smartfonów, że kurczę, nie chciałem brać tu Motorola na testy, bardzo nie chciałem, bo jestem przywalony innymi rzeczami. Wiesz co, ale ktoś już proponował łańcuszek, czy to było ZTE, czy Huawei w Chinach, to ktoś już proponował, czy Honor? Honor przecież zrobił w Honora VPS torebkę, tylko że no, tu dużo droższa konstrukcja, jednak nie klapka, ale no, było coś takiego, nie?
Z tym, że tu mamy po prostu do czynienia z nakładką na zwykły smartfon. Tamten po prostu był odlotem samym w sobie, bo sam smartfon miał formę torebki, tak? Z ekranem na zewnątrz, który moim zdaniem w przypadku składanych telefonów jest totalnym nonsensem i pomyłką, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Z łańcuszkiem mocowanym to była po prostu od razu torebka. A tu możemy mieć torebkę, ale słuchajcie, jak ja na przykład chcę się poczuć bardziej męsko, tak, w różowej koszulce, spoko, nie? Ale prawdziwy facet róży się nie boi, pamiętajcie. Pozdrawiam kolegę Piotra. No to mogę mieć też normalny telefon do kieszonki w marynarce, prawda? Nie muszę mieć tej torebki. No tam akurat była ta forma zamknięta już. Torebka na wieki wieków. Tu mogę sobie, będę chciał poszpanować na Piotrkowskiej, idę sobie z telefonem powieszonym, patrzcie, mam telefon za piątala, wtedy podjedzie koleś na rowerze, cyk, po telefonie, nie? Nie, to na kolesia na rowerze to jeszcze będziesz musiał chyba chwilę poczekać. Zresztą nie wiem, bo ja dawno w Łodzi nie byłem, no, ale myślę, że w Warszawie może koleś na rowerze, tak? Ale w Łodzi takie rzeczy się chyba jeszcze nie zdarzają zbyt często. Powiem ci tak, w Warszawie się nie boję chodzić po ulicach po zmroku, w Łodzi jednak tak. I to im bardziej w centrum, tym bardziej się boję. Co ale się może jestem dziwny. Juarez z Polski. Zejdźmy z tego tematu, bo zaraz zaczniemy mówić rzeczy, które są niepopularne bardzo. Ojej, no straszne. No, są niepopularne. No. Mówienie o ciekawskich mieszkańcach naszych miast, którzy są tak zaciekawieni telefonem, który się trzyma, że chcą go obejrzeć, tylko zapominają się przy tym zatrzymać, to nie jest popularne. Ale to są też ludzie troskliwi. Czasem pytają, czy masz jakiś problem. No. Tak, rzeczywiście. Podobno się tak zdarza, że pytają, czy masz jakiś problem. Tak, no. I pokazują też, co mają oni sami, na przykład w kieszeniach albo gdzieś z boku, też pokazują różne rzeczy, które tak zdarza, ale naprawdę rzadko, naprawdę. Nie, no w Londynie tak, Bartek pisze, że w Londynie też. No, w Londynie, słuchajcie, Polska jest na razie nadal zieloną wyspą pod tym względem. Możliwe, że przestaniemy, ale w Londynie to jest, że, znaczy nie tylko w Londynie, w większości w tej chwili europejskich stolic to jest rzecz dosyć normalna. No. Tylko, że kurczę, mówię, no większość miast za granicą się czuje bezpieczniej niż w Łodzi, no ale to może, tak jak w Stanach normalną rzeczą jest wyrywanie ludziom rzeczy, przeciąganie się z nimi. Nie dalej niż wczoraj widziałem taką bardzo ładną dziewczynę, która próbowała panu, tutaj rasa akurat nie ma znaczenia, panu, który w sklepie zrobił zakupy, wyrwać torbę z zakupami i zabrać. Są też, widziałem takich ludzi, którzy wchodzą do sklepu i po prostu biorą rzeczy. I to jest zadziwiające, to niesamowite bogactwo w Stanach. Ja bym czasem chciał tam pojechać, żeby tak rzeczywiście, skoro te sklepy udostępniają to, żeby móc wejść i wziąć, co się człowiekowi podoba, i wyjść. I tam stoją ludzie i tak patrzą na tych wychodzących. Nie machają im, co prawda, kwiatami nie żegnają, ale tak patrzą na tych wychodzących i Black Friday? Tak. podoba mi się tak. Black Friday. Tak. No to wiesz, to u nas to samo masz. No. Też widziałem filmik, jak przed popularną siecią sklepów, bo to też jest żenujące podejście, ale zostawiają paletę na chodniku przed takimi popularnymi sklepami. Czasem samochodem podjeżdżają. Jeszcze sami rozładowali klienci tą paletę, zanim jeszcze obsługa sklepu zdążyła do niej podejść, już była rozładowana. Coś zadziwiającego. Dobrobyt w Stanach Zjednoczonych po prostu mnie oszałamia. Oszałamia mnie. Nie tak bardzo jak polski. Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie, moi drodzy. Bartek, dzisiaj jakoś wyjątkowo trafiasz w mój głos po prostu. No, w mój trochę mniej, ale okej. Chciałem wam jeszcze powiedzieć o jeszcze jednym telefonie, o którym sporo piszę, bo mnie osobiście zaintrygował. Firma Nothing ma swoją tańszą markę CMF i teraz robi ta marka swój pierwszy smartfon. Tam różne są plotki, już w zasadzie znamy całą specyfikację, znamy ceny. Co go ma wyróżniać? Śrubka i pokrętełko. Śrubka i pokrętło. Pokrętło z jednej strony może być fajne, bo na przykład posłuży do szybkiej zmiany głośności albo do przewijania, liczę na to bardzo, do przewijania tekstu na ekranie. I tutaj wracam po raz kolejny do tych innowacji, o których mówiliśmy. Jak pamiętacie, jeden z taniutkich telefonów Sony miał z boku pokrętełko do przesuwania menu i do robienia różnych rzeczy. No.
Z drugiej strony to może być upierdliwe, bo jak będzie, właśnie się zastanawiam, jak to rozwiążę, bo na przykład możecie sobie przyciszać telefon, wyjmując go z kieszeni, albo just po prostu trzymając w ręku i niechcący poruszywszy tym pokrętłem. No ale zobaczymy, jakoś to rozwiązanie. Będzie można sobie ponoć wydrukować na drukarce 3D, dostać wzór od producenta, sobie machnąć własną tylną obudowę, a tylna obudowa będzie mocowana na śrubkę. O. Także so innovative, taki to telefon ma niebawem zadebiutować, tam chyba 3 lipca chyba, czy 8, zaraz wam powiem, bo nie pamiętam. W każdym razie ciekawostka przyrodnicza i patrzcie, czym my się teraz zajmujemy. No rzecz w mordę, no telefonami, kurczę, naprawdę, bo ma pokrętełko. Kiedy premiera, Boże, jestem już ślepy, słuchajcie, już oślepłem od 8 lipca. Oślepłem od tego upału, jeszcze mi dmucha wiatrak. Zaraz patrz. Chyba po Samsungach, nie? Bo Samsungi chyba 7, tak? Nie, Samsungi 10. A, 10, czyli przed Samsungami zaraz. 10 Samsungi, wielka huczna premiera w Paryżewie będzie. No i cóż, no i zobaczymy. Może być śmiesznie, jak się tą nową Motorola położy przy flipie i porówna wyświetlacze zewnętrzne i ich funkcjonalność, bo to jest jeszcze ważne. Bo to nie wystarczy dać duży ekran, jeszcze ważne, żeby coś można było z nim zrobić ciekawego. Będziemy... Dzisiaj przekroczyliśmy wszystkie chyba normy czasowe. Tak. O smartfonach chyba. Również. O smartfonach chyba skończyliśmy. Będziemy się powolutku żegnali. Ja przypominam wam serdecznie. Uważajcie na ładowanie urządzeń elektrycznych. Uważajcie na baterie litowe. Najlepiej pilnujcie albo miejcie urządzenie w zasięgu wzroku. Tak, nie chcę was przestraszyć, broń Boże. Nie, statystycznie. Statystycznie po prostu się naprawdę wyjątkowo rzadko zdarza, żeby gdzieś jakaś awaria nastąpiła. Bardzo często ona następuje przez to, że smartfon jest, czy tablet, czy inne dowolne urządzenie z baterią litową, jest ładowane po prostu niewłaściwą ładowarką. Dlatego warto na to uważać, warto sprawdzać to, co mówią producenci i jakie ładowarki polecają. No przykro mi. Najpierw przestali dokładać ładowarki, a teraz jeszcze musicie kupować te ich ładowarki. Tak, niestety. Wtedy jest po prostu niestety najbezpieczniej, chociaż nie najtaniej. Ale wiesz, można to ograć tak jak Realme zrobiło. Nie daje ładowarek do tych GT-ków, ale daje je gratis. No pytanie, jak długo będzie dawać. Ojej, no tam mam prezent, słuchajcie, ładowarkę. Nieważne, kij, że kiedyś dostawaliście ją razem z telefonem, teraz to jest prezent. No. No niech to będzie, nie, niech to robią w dowolnej formie, byleby te ładowarki dawali, bo tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, mówienie o ochronie planety w ten sposób to jest nonsens globalny. To jest nonsens i w ogóle kretynizm. No. Ładowarkę i tak musicie kupić i ona leci osobnym samolotem czy statkiem z Chin w osobnym opakowaniu. Gdzie tu ekologia, ludzie kochani? Albo ścierpieć, że ładujecie smartfona, który ma, nie wiem, 60-watowe ładowanie ładowarką 5 albo 10 watów, tak? No i już. No to tak, to wtedy chronicie planetę rzeczywiście. I mówię tutaj bez przekąsu żadnego, no, bo rzeczywiście końca, wykorzystujecie starą ładowarkę, nie kupujecie nowego, nie zwiększacie ilości plastiku w użytku, kupi ją ktoś inny. Ale ładujecie dłużej za to, czyli zużywacie dłużej energii. Mniej energii, ale przez dłuższy czas. Trzeba by było policzyć, jakie są straty przy ładowaniu 10 watów. Umówmy się, że ładowanie smartfona generalnie w skali roku kosztuje tyle, co nic, bo ktoś to kiedyś obliczył i to wyszło tam chyba poniżej złotówki, czy w okolicach złotówki, także, no ale... Niemniej wiesz, jak przemnożysz te złotówki przez posiadaczy smartfonów, a niektórzy mają nawet dwa, to już wychodzi całkiem nieźle. Otóż tak. Także dobra, tak, kochani. Jak możecie używać używanego, to używajcie używanego, nie ma sprawy. I smartfona, i ładowarki, i wszystkiego innego. Też wam nieraz mówiłem, nie ma sensu wymieniać smartfonu co roku, bo ten postęp jest na tyle mały, że jak co 2 lata wymienicie, to może akurat odczujecie jakąś różnicę, ale zmieniając co roku smartfon, mówmy się, na tym samym poziomie, no bo jak zmieniacie budżetowca na flagowca, no to zawsze poczujecie różnicę. Ale jak zmieniacie flagowiec na flagowiec średniaka, przepraszam, to co 2 lata albo i nawet co 3, jeżeli telefon działa, bo częściej nie ma sensu, zwyczajnie. Pozdrawiamy was serdecznie, zapraszamy was chyba w przyszłym tygodniu. Chyba w przyszłym tygodniu. Jeszcze patrzę w kalendarzy, 5 to będzie, tak. 5 to będzie, więc będziemy, bo 4 jest też jakaś lokalna premiera malutka w Warszawie, to nie ma o czym gadać.
ale na 5 już zdążę, mam nadzieję, wrócić i będziemy razem i znowu sobie poopowiadamy. Dzięki, że wpadliście, dzięki, że z nami byliście, dzięki za wszelką aktywność na czacie, wszystkie serduszka i inne tego typu rzeczy. Trzymajcie się ciepło, miłego weekendu dla tych, którzy mają weekend. Tu moje współczucie jeszcze raz dla tych, którzy weekendu nie mają i chodzą do pracy w nieludzkich godzinach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Cześć.